Już. Otwieram 17. sesję Rady Gminy Kraśniczy. Witam radnych Rady Gminy. Witam panią Monikę Kraśniczą z Gminy. Witam panią Stanisławę Kuszyńską, sekretarza gminy. Witam pana Andrzeja Gierszona, skarbnika gminy. Oraz witam panią Józefę Malinowską. Oczywiście witam wszystkich radnych. Witam panu serdecznie. Stwierdzam, że sesja Rady Gminy została zwołana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obecnie w celu potwierdzenia obecności proszę o włączenie poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku terminali, a następnie o zalogowanie się, które jest potwierdzeniem obecności radnych na sesji i wciśnięcie przycisku z niebieską komórką. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan 15 radnych Rady Gminy na sesji obecnych jest 13 radnych. Stanowi to wymagane kworum do odbycia sesji i podejmowania uchwał. Przystępujemy do realizacji punktu 2 porządku obrad. Przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad sesji został radnym przesłany wraz z ogłoszeniami. Czy są uwagi lub inne propozycje do proponowanego porządku obrad? Jeżeli nie ma, proszę o przegłosowanie porządku obrad poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku na terminalu. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przystępujemy do realizacji punktu 3 porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Informuję, że protokół z obrad poprzedniej sesji był do wglądu w pokoju nr 13, a obecnie jest wyłożony. Radni mogli zapoznać się z jego treścią. Czy są uwagi do treści protokołu? Nie ma. Proszę o przegłosowanie poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku na terminalu. Kto jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jeszcze pani. Stwierdzam. Zaraz. Pani Ewa. Już. Stwierdzam, że protokół z obrad poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. Przystępujemy do realizacji punktu 4 porządku obrad. Informacja o działalności wójta gminy w okresie między sesjami. Uprzejmie proszę panią wójt Monikę Grzesiuk o przedstawienie informacji. Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo, informację dzisiejszą składam państwu za okres od 18 grudnia, czyli od przedostatniej sesji Rady Gminy. W tym zakresie chciałam państwa poinformować w zakresie inwestycji. Trwa jeszcze przebudowa ulicy Parkowej, zakończenie to kwiecień 2020. Inwestycja wykonywana jest zgodnie z harmonogramem. Przed nami jeszcze ustawienie, dokończenie wjazdów, ustawienie barierek, oznaczenia, latarnie, także już takie prace wykończeniowe. Na kolejnej inwestycji Domu Kultury i Remizie OSP w Kraśniczynie. Wykonawca realizuje też pracę zgodnie z harmonogramem, nie ma zagrożenia zakończenia i ostatecznego terminu na koniec marca. W chwili obecnej montowany jest sufit na sali głównej i w ubiegłym tygodniu, tak jak państwa wczoraj informowałam na komisjach, rozpoczęliśmy już wykonanie wjazdu do budynku i części wzdłuż budynku takiej utwardzonej parkingowej. W zakresie inwestycji w energię odnawialną, czyli kolektorów, kończymy już, pojedyncze jeszcze zostały umowy do podpisania z mieszkańcami. Wszelkie niejasności są na bieżąco wyjaśniane również z wykonawcą i z mieszkańcami. I ten projekt również przebiega zgodnie z harmonogramem. Jak państwa wczoraj również informowałam, trwają zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP. Przed nami jeszcze zebranie w Drewnikach w najbliższą sobotę i za tydzień w jednostce OSP w Kraśniczynie. To są już ostatnie dwa zebrania zaplanowane. Rozpoczęły się również w dniu wczorajszym zebrania sprawozdawcze w sołectwach. Wczoraj były te zebrania realizowane w Zalesiu i w Drewnikach.
Dziękuję Pani Radnej za udział z tamtego okręgu i zapraszam Państwa radnych z pozostałych miejscowości. Dzisiaj wybieramy się do Łukaszówki i Czaliek. Oprócz tego przygotowywaliśmy w tym okresie i przekazaliśmy pod obrady Rady Gminy projekty uchwał. Ponadto na bieżąco rozpatrujemy i realizujemy wnioski zgłaszane przez radnych, sołtysów i mieszkańców. Oprócz takich bieżących spraw, które są realizowane przez urząd, odbyłam również szereg spotkań, uczestniczyłam w wielu wydarzeniach. Pokrótce Państwu o nich powiem. W tej chwili 30 grudnia odbył się Zarząd Gminny Jednostka OSP w Kraśniczynie, tutaj u nas w Urzędzie Gminy. 10 stycznia odbyła się kolejna narada budowy przy inwestycji Dom Kultury w Kraśniczynie. 10 stycznia organizowaliśmy spotkanie noworoczne i 13 stycznia uczestniczyłam również w takim spotkaniu noworocznym organizowanym przez Panią Poseł i Starostę Krasnostawskiego w Krasnostawie. 14 stycznia organizowaliśmy spotkanie dla Pań Spółek Gospodyń Wiejskich na temat możliwości wsparcia dla organizacji pozarządowych. W tym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu. Pokłosiem tego był wyjazd studyjny, o którym zaraz Państwu również powiem. 15 stycznia odbyła się sesja sołtysów. Sesja sołtysów obejmowała swoim zakresem nie tylko sprawy bieżące, ale również kwestie wystąpienia na terenie powiatu ptasiej grypy. W tym spotkaniu uczestniczyła Pani powiatowa lekarz weterynarii z Krasnego Stawu. 17 stycznia uczestniczyłam w uroczystym spotkaniu opłatkowym Zarządu Powiatowego Jednostek OSP. W tym roku ten opłatek był organizowany w gminie Żółkiewka w Poperczynie. 18 stycznia uczestniczyłam w zebraniu sprawozdawczym jednostek OSP w Majdanie Surchowskim i w Czajkach. 21 stycznia odbywał się konwent wójtów z terenu powiatu w gminie Krasnystaw tym razem. W kolejnych dniach 24 i 25 stycznia były kolejne zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP w Anielpolu i Bończy. 3 lutego, jak co miesiąc, spotykałam się z paniami przewodniczącymi kół gospodyń wiejskich z terenu gminy. 7 lutego uczestniczyłam w konwencie samorządowym w Józefowie nad Wisłą, o czym wczoraj Państwu szeroko zrelacjonowałam ten temat gospodarki odpadami, który był przedmiotem tego konwentu. 7 lutego również uczestniczyłam w zebraniu sprawozdawczym jednostce OSP w Surchowie. 12 lutego odbywała się w budynku Urzędu Gminy taka standardowa kontrola prowadzona przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Krasnostawie. I tego samego dnia właśnie odbywała się organizowana tutaj wspólnie przez Urząd Gminy wizyta studyjna dla Państwa Spółek Gospodyń Wiejskich. Panie pojechały troszeczkę w teren, w okolice Trubieszowa, żeby się zapoznać właśnie z funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych, ale też i stowarzyszeń. Chcemy te doświadczenia, które są już realizowane i przedsięwzięcia, które są realizowane przez inne gminy, tutaj przełożyć na naszą gminę Kraśniczą. 14 lutego spotkałam się ponownie z przewodniczącymi kół gospodyń wiejskich. Tutaj uzgadnialiśmy kwestie bieżące z życia kół gospodyń wiejskich, ale również kwestie organizacji Gminnego Dnia Kobiet. 15 lutego uczestniczyłam w spotkaniu integracyjnym organizowanym przez koło gospodyń wiejskich w Żółowie i 15 lutego również odbywało się zebranie sprawozdawcze jednostki OSP w Brzezinach. W tym okresie pomiędzy sesjami podpisałam również zarządzenia. One dotyczyły jak zwykle zmiany w budżecie gminy na rok 2019 i na rok 2020. Podpisałam również zarządzenie w sprawie komisji inwentaryzacyjnej zadania pod nazwą Droga Lubelszczyzny. Kolejne zarządzenie w sprawie określenia celów i zadań Urzędu Gminy Kraśniczej oraz obowiązku ich monitorowania. Zarządzenie w sprawie projektu budżetu na rok 2020 i zarządzenie w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do oddziału przedszkolnych. Przypominam Państwu radnym o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz poradnictwa obywatelskiego. Te dyżury są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13 na parterze w pokoju numer 1. Zaczyna się to cieszyć trochę zainteresowaniem naszych mieszkańców. Cieszymy się, że mieszkańcy z tego korzystają. Ja Państwu jak zawsze dziękuję za współpracę, za to, że możemy tutaj pewne rzeczy sobie wspólnie wskazywać i realizować, żeby naszym mieszkańcom oczekiwania mieszkańców spełniać. Zachęcam również do śledzenia naszych stron internetowych. Tam też powieszamy bieżące informacje z działania z życia gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Burmistrz. Przystępujemy do realizacji punktu 5. porządku wolne wnioski. Proszę radnych o składanie wniosków. Jednocześnie przypominam, że odpowiedzi na wnioski udzieli Wójt Gminy w punkcie 14 porządku obrad sesji. Zmieniającej uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. Informuję, że radni projekt uchwały otrzymali wraz z zaproszeniami oraz że został on zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy w dniu 18 lutego bieżącego roku. Przedstawiam projekt uchwały. Uchwała nr 17 łamane przez 79/2020 Rady Gminy Krakowiec z dnia 19 lutego 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 14 łamane przez 69/2019 Rady Gminy Krakowiec z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. W paragrafie pierwszym kwotę dochodu 16 765 417,05 zł zmniejsza się o kwotę 495 542 zł i zwiększa się o kwotę 169,72 zł do kwoty 16 270 044,77 zł. W tym dochody bieżące do kwoty 13 746 566,72 zł i majątkowe do kwoty 2 523 478,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. W paragrafie 2 kwotę wydatków 16 536 597,05 zł zmniejsza się o kwotę 673 969,27 zł i zwiększa się o kwotę 178 596,99 zł do kwoty 16 041 224,77 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 13 024 839,93 zł i majątkowe do kwoty 3 016 354,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. W paragrafie 7 załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o uwagę do projektu uchwały. Jeżeli nie ma, proszę o przegłosowanie poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku na terminalu, kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzyma. Stwierdzam, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do realizacji punktu 6. porządku obrad. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Informuję, że radni projekt uchwały otrzymali wraz z zaproszeniami oraz że został on zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy w dniu 18 lutego bieżącego roku. Przedstawiam projekt uchwały.
uchwała numer 17, powołana przez 80-2020 Rady Gminy Kraśniczym z dnia 19 lutego 2020 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Paragraf pierwszy. W uchwale numer 14, łamane przez 66/2019 Rady Gminy Kraśniczy z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. W paragrafie pierwszym załącznik numer 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. W paragrafie drugim załącznik numer 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o uwagę do projektu uchwały. Jeżeli nie ma, proszę o przegłosowanie poprzez podniesienie ręki, naciśnięcie odpowiedniego przycisku na terminalu. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Pan Mantyka jeszcze. Stwierdzam, że uchwała wyjaśnią prawa wieloletniej prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do realizacji punktu 8 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu krasnostawskiego. Informuję, że radni projekt uchwały otrzymali wraz z zaproszeniami oraz że został on zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy w dniu 18 lutego bieżącego roku. Przedstawiam projekt uchwały. Uchwała nr 17, łamane przez 81/2020 Rady Gminy Kraśniczy z dnia 19 lutego 2020 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu krasnostawskiego. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Udziela się pomocy finansowej dla powiatu krasnostawskiego na wykonanie zadania oczyszczanie ścieków ze wsi Bącza w kwocie 6 tysięcy zł. Punkt drugi. Środki wymienione w ustępie 1 zostały zabezpieczone w budżecie gminy na 2020 rok. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o uwagę do projektu uchwały. Jeżeli nie ma, proszę o przegłosowanie poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku na terminalu. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu krasnostawskiego została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do realizacji punktu 9 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Kraśniczyn na 2021 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Informuję, że radni projekt uchwały otrzymali wraz z zaproszeniami oraz że został on zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy w dniu 18 lutego bieżącego roku. Przedstawiam projekt uchwały. Uchwała nr 17, łamana przez 82/2020 Rady Gminy z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Kraśniczyn na 2021 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Paragraf pierwszy. Rada Gminy Kraśniczyn nie wyraża zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Kraśniczyn na 2021 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Paragraf drugi. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o uwagi do projektu uchwały. Dwudziesty rok czy dwudziesty pierwszy?
Dobrze. Teraz proszę o głosowanie poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku na terminalu. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała w sprawie podrębienia budżetu gminy Kraśniczyn na 2021 rok środków stanowiących Fundusz Sołecki została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do realizacji punktu 10 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w gminie Kraśniczyn. Informuję, że nami projekt uchwały otrzymali wraz z zaproszeniami oraz że został on zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy w dniu 18 lutego bieżącego roku. Przedstawiam projekt uchwały. Uchwała nr 17, łamana przez 83/2020 Rady Gminy Kraśniczyn z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w gminie Kraśniczyn. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Kraśniczyn, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych w wysokości 20 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym. Punkt drugi. Ustala się ekwiwalent dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Kraśniczyn, uczestniczących w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w wysokości 10 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 22 łamane przez 101.08 Rady Gminy Kraśniczyn z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Proszę o uwagę do projektu uchwały. Jeżeli nie ma, proszę o przegłosowanie poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku na terminalu. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w gminie Kraśniczyn została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do realizacji punktu 11 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność gminy Kraśniczyn. Informuję, że radni projekt uchwały otrzymali wraz z zaproszeniami oraz że został on zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rad Gminy w dniu 18 lutego bieżącego roku. Przedstawiam projekt uchwały. Uchwała nr 18, uchwała nr 17, łamane przez 84/2020 Rady Gminy Kraśniczyn z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność gminy Kraśniczyn. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 31 metra kwadratowego 30,1 metra kwadratowego budynku wielorodzinnym oznaczonym numerem 60D położonym w miejscowości Orszanka, dla który Sąd Rejonowy w tym stawie prowadzi księgę wieczystą za ZA1K łamane przez 00055482 łamane przez 6 wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 3010 łamane przez 99917 dodziałek numer 261 łamane przez 16, 261 łamane przez 17 i 261 łamane przez 18 przynależy do wyżej wymienionego budynku o łącznej powierzchni 0,278
8500 hektara, dla których sąd rejonowy w każdym stawie prowadzi księgę wieczystą ZA1K łamane przez 00033837 łamane przez 0 sprawujących własność gminy Kraśniczy. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały wynosi do Komisji Gminy Kraśniczy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś uwagi do projektu uchwały? Jeżeli nie ma, proszę o przegłosowanie przez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku na terminalu. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej nasze dziedziny na dziś została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do realizacji punktu 12 porządku obrad. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządowe terytorialnego. Informuję, że sprawozdanie radni otrzymali wraz z zaproszeniami oraz zostało ono omówione na posiedzeniu komisji w dniu 18 lutego bieżącego roku. Czy są jakieś uwagi do przedstawionego sprawozdania? Nie ma. Przystępujemy do realizacji punktu 13 porządku obrad. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Gminy Kraśniczyn, Komisji Stałych Rady Gminy oraz Komisji Rewizyjnej za 2019 rok. Informuję, że na posiedzeniu Komisji Stałych w dniu 18 lutego radni opracowali i zapoznali się ze sprawozdaniami. Czy są uwagi do opracowanych sprawozdań? Nie ma. Przystępujemy do kolejnego punktu, czyli do punktu 14 porządku obrad, odpowiedzi na wolne wnioski. I wolnych wniosków nie było, więc przystępujemy do realizacji punktu 15 porządku obrad. Komunikaty i informacje. Proszę o zabieranie głosu. Czy będą jakieś komunikaty albo jakieś informacje? W związku z tym, że wyczerpali się porządek obrad dzisiejszej sesji, zamykam obrady 17 sesji Rady Gminy Kraśniczyn. Dziękuję Państwu za uczestnictwo.